Witam wszystkich serdecznie na 15. edycji Cisco Forum 2013. Pierwszy dzień rozpoczniemy od wykładu Piotra Homczyka na temat IP Multicast. Jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie miał pytania w trakcie lub po wykładzie, proszę podnieść rękę, wtedy hostessa poda Państwu mikrofon. Dziękuję. Dzień dobry. Nie spodziewałem się praw na początku, z reguły liczymy na to na końcu, aczkolwiek może faktycznie to jest dobre ustawienie oczekiwań. Więc mimo wszystko ja pozwolę sobie jeszcze raz Państwa przywitać. Znowu w tym roku przypada mi zaszczyt rozpoczęcia Cisco Forum. I tak jak koleżanka była łaskawa nas przedstawić, łącznie de facto dwoma kolegami, z których jeden już tu jest, a drugi do nas dołączy za jakiś czas, poprowadzimy tektorial, czyli nieco dłuższą, bardziej ekstensywną, komprehensywną, jak to nazwać, sesję na temat technologii, która w zasadzie z jednej strony jest dość niszowa z punktu widzenia aplikacji, jakie ją wykorzystują i z punktu widzenia tego, jak często obserwujemy jej implementację w rzeczywistym świecie, ale z drugiej strony mimo wszystko dość ciekawa i coraz częściej występująca w rzeczywistości, coraz częściej używana przez różnych dostawców różnych technologii do wspomagania pewnych procesów związanych z różnorodnymi mechanizmami sieciowymi. Ja się nazywam Piotrek Homczyk i pracuję w Cisco jako architekt rozwiązań. Pracuję na co dzień z klientami sektora samorządowego głównie i pomagam im w ich problemach z projektowaniem różnorodnych systemów telekomunikacyjnych. Później dołączy do nas nasz dyrektor techniczny Łukasz Bromierski. To nie jest przypadek dla tych, którzy śledzili agendę. Łukasz faktycznie prowadzi na raz dwa tektoriale, ale on jest znany z możliwości klonowania i tylko jakieś drobne przeszkody powstrzymały go od tego, żeby być jednocześnie tutaj i prowadzić sesję obok. Natomiast dołączy do nas i poprowadzi drugą część. I trzecią część poprowadzi Sebastian Pasternacki, który jest tu już z nami. Zatem, zawartość na naszą trzyslotową sesję z grubsza wygląda tak. Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia, co to jest multicast, po co go używamy i jak on wygląda w bardzo dużych podstawach. I później przejdziemy sobie przez kolejne warstwy sieciowe od warstwy drugiej, pierwszą z przyczyn oczywistych pominiemy, przez trzecią i różnorodne mechanizmy związane z optymalizacją, dystrybucji, opisaniem tego, w jaki sposób multicast jest dystrybuowany poprzez sieci IP. Mniej więcej tak wygląda podział tej naszej trzyslotowej sesji, więc ja się zatrzymam gdzieś na warstwie drugiej, później Łukasz przejmie pałeczkę i poprowadzi tą część rdzeniową związaną z warstwą trzecią i Sebastian przejmie mikrofon na koniec, żeby poopowiadać o bardziej zaawansowanych elementach. Przygotowując tą sesję, staraliśmy się, żeby ona była zrozumiała możliwie dla wszystkich, tak? Żeby wszyscy, niezależnie od tego, na jakim poziomie znajomości technologii, na jakim poziomie operacyjnym jesteście, żeby każdy z was mógł wynieść coś dla siebie. Także będziemy mówić zarówno o podstawowych rzeczach, jak i troszkę bardziej zaawansowanych. Oczywiście starajmy się, żeby to było w miarę interaktywne, więc jeżeli będziecie mieli pytania, zgłaszajcie, to będziemy próbowali w miarę możliwości czasowych oczywiście na nie odpowiadać. Zaczynając zatem od wprowadzenia. Po co multicast, skąd on się wziął i co to jest? Jeżeli popatrzymy sobie na świat sieciowy taki, jak go znamy, to powstawał on z prostego powodu. Chcieliśmy dostarczyć pewną wiadomość, pewien kawałek informacji od odbiorcy, od nadającego do odbiorcy. Powodowało to, że w pewnych przypadkach, kiedy jeden nadawca chciał nadać taką wiadomość do wielu odbiorców, musiał wykorzystywać albo techniki rozgłoszeniowe i wtedy takową wiadomość dostawali wszyscy niezależnie od tego, czy ją chcieli, czy nie, co oczywiście nie było specjalnie optymalne, jeżeli chodzi o obciążenie sieci, jeżeli chodzi o obciążenie urządzeń, jeżeli chodzi o obciążenie samego nadawcy. Natomiast z drugiej strony, wykorzystując mechanizmy unicastowe, gdzie mamy jednego konkretnego nadawcy, jednego konkretnego odbiorcę, w przypadku, kiedy chcemy wiadomość dostarczyć do wielu,
odbiorców, no mamy pewną nieoptymalną sytuację, kiedy nadawca musi wysyłać tyle kopii tej wiadomości, żeby każdy z odbiorców ją dostał. No więc mądrzy ludzie wpadli na w sumie dość oczywisty pomysł, że po co robić tak, lepiej to zrobić nieco inaczej. I tak narodził się multicast. Zamiast wysyłać poszczególne strumienie do każdego z odbiorców, który jest zainteresowany odebraniem danego ruchu, wysyłamy jeden strumień i pozwalamy, czy jedną kopię wiadomości i pozwalamy sieci, żeby ona zreplikowała ją i dostarczyła do zainteresowanych odbiorców. Nie do wszystkich, ale tylko do wybranej grupy zainteresowanych nią odbiorców. I takie podejście znajduje zastosowanie w wielu różnorodnych aplikacjach, które takiego paradygmatu używają. Większość tych aplikacji, nie ukrywam, na dzień dzisiejszy to są aplikacje multimedialne, związane bądź z transmisją głosu, muzyki, radia, wideo, telewizji w sieciach IP. Natomiast są pewne zastosowania także, z którymi się rzadziej spotykamy, a które coraz częściej zaczynają zdobywać też coraz to nowe rynki. I przykładem takiej dość tradycyjnie wykorzystywanej technologii są na przykład aplikacje giełdowe, kiedy wysyłamy wiadomość do wielu odbiorców i dobrze jest, jeżeli każdy z nich ją dostanie, a niekoniecznie chcemy tworzyć jakiś niepotrzebny natłok informacyjny. Ostatnio coraz częściej, o czym pewnie część z was wie, ale może nie wszyscy, niektórzy dostawcy, szczególnie dostawca kojarzony dość mocno z rynkiem konsumenckim, posiadający na obudowach swoich urządzeń taki dziwny nadgryziony owoc, używa multicastów jako mechanizmu, który gdzieś tam w podkładzie jest wykorzystywany do takich protokołów jak Bonjour, który w środowiskach makowych jest używany do mapowania usług dostępnych w segmencie sieci lokalnej. I on używa na przykład multicast DNS-a, który później mapuje odpowiednio dostępne usługi. No i oczywiście są jakieś tam różnorodne aplikacje już bardziej wertykalne i bardziej jakby skupione na dostarczaniu zasobów dla konkretnych zastosowań, takich jak gry wojenne, wirtualna rzeczywistość. Oczywiście multicasty są wbrew pozorom dość często implementowane w aplikacjach komercyjnych i mamy tutaj jakby zbiór takich przykładów, ale nie będziemy się na tym jakoś przesadnie długo skupiać. Poza tymi oczywistymi zaletami, wykorzystanie multicastów ma także pewne mniej może czasem istotne, ale też ważne zalety, więc poza większą efektywność dystrybucji i oszczędzaniem pasma na poszczególnych łączach w sieciach, na przykład zmniejszenie obciążenia procesora urządzenia nadającego jest też istotnym często elementem, który może zdecydować o dążeniu do implementowania tego typu mechanizmów. Oczywiście nie ma róż bez kolców, więc multicast nie jest do wszystkiego. W szczególności, o ile nadaje się bardzo dobrze do transmisji ruchu protokołów, które mają charakter bezpołączeniowy, wyślij i zapomnij, o tyle mniej nadaje się do transmisji takich elementów informacyjnych, których dostarczenie chcemy mieć pewne, tak, potwierdzone i ewentualnie chcemy używać na przykład retransmisji. Czyli przechodząc jakby dwie warstwy wyżej, na warstwę czwartą, protokoły połączeniowe takie jak TCP niestety w przypadku multicastów nie mają zastosowania, natomiast szeroko wykorzystywane są protokoły bezpołączeniowe takie jak UDP. Jeżeli popatrzymy sobie w czasie, jak rozwijały się multicasty, jak rozwijały się protokoły, które służą dystrybucji, optymalizacji dystrybucji multicastów, to pierwsze takie produkcyjne wdrożenia, można powiedzieć, rozpoczęły się gdzieś tam na początku lat 90., więc u zarania internetu, można by powiedzieć, kiedy powstała sieć MBone, Multicast Backbone, która była w zasadzie i dotąd jest w pewnym stopniu bardziej siecią rozwojową, akademicką niż faktycznie multicastowym internetem, chociaż takim miała się w założeniach stać. Natomiast ciągle istnieje i można próbować się do niej podłączać. Tak naprawdę duże wdrożenia ruchu multicast czy technologii multicastowych
zaczęły się pojawiać w momencie, kiedy głównie telewizje kablowe zaczęły przechodzić na ten sposób dystrybucji swoich strumieni wideo. Ale to już są lata po roku 2000, w zasadzie ostatnie. Od, nie wiem, 8-7 lat mamy do czynienia z takim faktycznie dużym boomem na rozwój aplikacji multicastowych, jeżeli chodzi o dystrybucję strumieni multimedialnych. Wcześniej pojedyncze wdrożenia bardziej branżowe, takie jak giełdowe, music on hold i tego typu zastosowania miały gdzieś po drodze miejsce. No i oczywiście wraz z rozwojem, wraz ze wzrostem potrzeb rozwijały się też protokoły, które zajmują się dystrybucją multicastów, bo pomimo, że technologia jest w założeniu dość prosta, to jak pewnie będziecie mieli okazję zobaczyć dzisiaj, istnieją pewne dość złożone elementy, które wymagają różnorodnych mechanizmów optymalizacyjnych. I począwszy od prostych mechanizmów dystrybucji multicastów, które były tworzone u zarania dziejów, takich jak PIM, Dance Mode, przez lata te wszystkie mechanizmy ewoluowały, były optymalizowane, dochodziły nowe, pojawiały się różnorodne warianty, takie, które dostarczały nam funkcjonalności, których potrzebujemy dzisiaj. I o tych wszystkich mechanizmach spróbujemy się dzisiaj trochę poopowiadać i przez nie przebrnąć. Dobrze, zacznijmy zatem od pewnych podstaw. Jeżeli popatrzymy sobie na typową architekturę sieci, nie tylko sieci przedsiębiorstwa, ale sieci generalnej, chociaż zaznaczam od razu, że dzisiaj będziemy się skupiali na nieoperatorskiej części związanej z dystrybucją multicastów i przejdziemy sobie przez poszczególne warstwy sieciowe. Na każdej z nich mamy jakieś protokoły, które są odpowiedzialne za dystrybucję ruchu multicastowego. Jeżeli popatrzymy gdzieś tam od dołu od użytkownika, który podłącza się do przełącznika LAN i podłącza się do segmentu LAN, musi w jakiś sposób dać znać sieci, że chce taki strumień otrzymywać, tak? Więc mamy bardzo nisko protokół, który jest odpowiedzialny za zapisanie się do poszczególnych grup multicastowych, do poszczególnych strumieni multicastowych. No i idąc w górę sieci, towarzyszą nam kolejne grupy protokołów odpowiedzialne za routing, za dystrybucję w większych strukturach sieciowych tego typu ruchu, takich jak PIM w różnorodnych wariantach, czyli protokół Independent Multicast, no i takich jak różnorodne technologie operatorskie, które już zajmują się dystrybucją i separacją tego ruchu w środowiskach wielousługowych. Najważniejszym pojęciem, jeżeli mówimy o ruchu multicastowym, jest grupa multicastowa. I grupa, co jest to oczywiste, jest po prostu zbiorem odbiorców zainteresowanych danym zakresem informacyjnym. Czyli jeżeli pewna stacja pojedyncza, będąca źródłem strumienia multicastowego, chce wysłać ruch dla pewnej grupy odbiorców, to wysyła go właśnie do grupy multicastowej. Powoduje to, że trzeba być członkiem tej grupy, czyli trzeba się do niej zapisać, żeby odbierać ten ruch i wysyłając adres na adres tej grupy, wysyłamy ruch do wszystkich jej uczestników, wszystkich subskrybentów, natomiast nie musimy być członkiem tej grupy multicastowej, żeby nadawać ruch. Tak, czyli jeżeli jesteśmy członkiem, jeżeli subskrybujemy daną grupę, odbieramy ruch kierowany do danej grupy, natomiast jeżeli chcemy wysłać ruch kierowany do danej grupy, nie musimy być jej członkiem, nie musimy się do niej zapisać, wystarczy, że nadamy ten ruch na adres danej grupy multicastowej. Z punktu widzenia sieciowego, jeżeli popatrzymy na warstwę trzecią, pakiet multicast jest takim samym pakietem IP jak każdy inny. Jedyna różnica to jest specyficzna grupa adresu docelowego. Adresem źródłowym jest adres nasz, czyli źródła, który wysyła multicasty. Adresem docelowym jest adres grupy multicastowej. Jeżeli spojrzymy znowu w przeszłość nieco do class full addressingu i do klas adresowych, to jest to klasa D. Nie reprezentuje ona oczywiście konkretnego odbiorcy, tylko grupę multicastową. Adres źródłowy jest zawsze adresem unicastowym nadawcy strumienia multicastowego i nie może być adresem grupy według odpowiednich RFC.
Natomiast adres docelowy jest pewną specjalną pulą adresów, która jest określona i zarezerwowana w przypadku IPv4, na którym ja się skupię, a IPv6 będzie mówił Sebastian. Jest to tak zwana klasa D, czyli adresy zaczynające się od 224 do 239. Część z tej grupy adresowej jest oczywiście zarezerwowana i podobnie jak w przypadku innych klas adresowych, rezerwacją adresów multicastowych zajmuje się organizacja, która nazywa się Jana. I Jana podzieliła tą pulę multicastową na kilka grup. Adresy zaczynające się od 224, w zasadzie 224.0.0 z maską 24 bity, to są adresy zarezerwowane na potrzeby łączy lokalnych, czyli wysyłane z reguły z TTL-em równym 1, z time to leave równym 1, czyli nie wychodzące nigdy poza segment sieci LAN, w którym znajduje się nadawca. I przykładami takich adresów mogą być grupy kierowane do wszystkich routerów, wszystkich hostów w danej sieci, wszystkich routerów OSPF, PIMA czy IGMP. Są oczywiście inne adresy, inne grupy zarezerwowanych adresów, o których powiem za chwilę, a także pojedyncze adresy, które wychodzą z tej klasy, o której mówiłem przed chwilą, takie jak na przykład używane przez Network Time Protocol 224.0.0.1. Kolejne grupy zarezerwowane przez Jana to jest odpowiednik RFC 1918 dla adresów unicastowych, czyli adresy prywatne. Jeżeli chcemy wdrożyć jakąś usługę opartą o multicasty w naszej sieci, którą zarządzamy w naszym systemie autonomicznym, to powinniśmy używać adresów z 239 na początku. Jest to przestrzeń prywatna. Są dodatkowo adresy zarezerwowane na potrzeby użytkowania z protokołami source specific, czyli specyficzne dla źródła. O tym będzie później trochę więcej. Routowane i dwie grupy adresów, które powinny być przynajmniej zgodnie z założeniami routowane globalnie, to są adresy ad hoc, zdefiniowane przez Jana jako 22402 do 224.0.255.255 i to jest grupa adresów multicastowych, która jest przeznaczona na rezerwacje, które nie wpadają w kryteria dla poszczególnych innych grup adresowych. Jest grupa, która się nazywa GLOB i nie jest to żaden akronim, on się nie rozwija. Jest to przydział adresowy, który Jana przydziela na zasadach takich jak adresy unicastowe, czyli można sobie dostać po prostu paczkę takich adresów. Natomiast jest ona troszkę mało skalowalna, bo per ASN przydziela się maksymalnie maskę przez 24, co czasem te 254 czy 5 adresów nie wystarcza dla niektórych organizacji, dlatego powstała inna zarezerwowana przestrzeń adresowa ad hoc. Znowu, jeżeli popatrzymy na warstwę sieciową, no to oczywiście wysyłając ruch multicastowy, musimy go sobie zamapować nie tylko w przestrzeni warstwy trzeciej, ale także do przestrzeni warstwy drugiej. I istnieje algorytm mapowania adresów IP na adresy MAC, na adresy warstwy łącza danych, który ma pewną cechę charakterystyczną. Otóż przy mapowaniu takich adresów odcinamy pierwszą część, odcinamy pierwsze 4 bity, pozostałe 28 bitów kopiujemy, z pozostałych 28 bitów 5 bitów ucinamy i wyrzucamy i pozostałe 23 bity kopiujemy na koniec adresu MAC, który ma określony stały przedrostek multicastowy, możemy to tak nazwać. Powoduje to oczywiście, że 5 bitów znika, a to znowu powoduje, że mamy do czynienia z nadsubskrypcją 1 do 32, czyli jeden adres warstwy drugiej, jeden adres MAC reprezentuje 32 adresy IP multicastowe. Trzeba o tym pamiętać, jeżeli chcemy uzyskać jak najbardziej optymalną dystrybucję w danym segmencie sieciowym, no to powinniśmy adresować nasze grupy multicastowe w taki sposób, żeby z tej nadsubskrypcji nie korzystać. Natomiast jeżeli będziemy to robili jakby po kolei w ramach naszej klasy adresowej, to osiągniemy ten efekt. Jeżeli będziemy sobie skakać trochę za bardzo, czyli przeskakiwać na przykład z 224.1.1.1 na 224.129.1.1, to te adresy będą wszystkie na poziomie warstwy drugiej wysyłane z takim samym adresem,
co oznacza, że będą nieco bardziej obciążać nasze hosty odbiorcze. Zależnie od tego oczywiście, jak jest zaimplementowany stos sieciowy w takim urządzeniu odbiorczym. Dobrze, przejdźmy teraz do tego miejsca, gdzie zapisujemy się do grupy multicastowej. Czyli jeżeli mamy sobie nasz segment sieci LAN, mamy tam router lub routery i hosty, jeżeli dany odbiornik, dany host końcowy chce odbierać strumień multicastowy, musi o tym dać znać do sieci. I protokołami, które są odpowiedzialne za właśnie utrzymanie takiego mapowania, komu router ma wysyłać dane strumienie multicastowe i w jakie segmenty de facto ma je wysyłać, są odpowiedzialne protokoły, które się nazywają IGMP, Internet Group Management Protocol, i MLD, czyli Multicast Listener Discovery. Różnica między tymi protokołami skupia się głównie do tego, który typ adresów IP obsługują. IGMP jest to protokół odpowiedzialny za mapowanie grup dla IPv4. MLD jest jego odpowiednikiem dla IPv6. IGMP ma aktualnie zdefiniowane 3 wersje i one są opisane odpowiednio w RFC 11, 12, 22, 36 i 33.76 i różnią się zarówno zakresem tego, co możemy z nich zrobić, jak i sposobem optymalizacji dystrybucji w segmencie LAN. Jeżeli chodzi o sposób zapisania się do grupy, jest on identyczny dla IGMP w wersji pierwszej i drugiej i polega na tym, że host, który chce odbierać daną grupę multicastową, musi znać oczywiście jej adres, wysyła tak zwany IGMP report do sieci LAN, by dołączyć się do tej grupy. Router, który odbiera ten raport, odnotowuje to sobie w swojej tablicy i zaczyna wysyłać, o ile oczywiście ma dostępny taki ruch dla danej grupy, do danego segmentu LAN. Ten proces musi oczywiście być później utrzymywany. Router musi zarządzać utrzymaniem tych grup i utrzymanie grupy polega na tym, że routery IGMP co pewien czas wysyłają okresowe zapytania na określony, zdefiniowany adres all hosts 224.0.0.1 i jeden z członków grupy odpowiada. Jeżeli pozostali członkowie grupy usłyszą tą odpowiedź, to nie wysyłają, w przypadku IGMP V1 i V2, nie wysyłają odpowiedzi, nie wysyłają raportów, tak? To powoduje pewną optymalizację, także nie pojawia się tam za dużo ruchu kontrolnego. Pozostali członkowie wstrzymują się z odpowiedzią. IGMP 2 definiuje kilka typów wiadomości, których używa do utrzymania członkostwa w grupie i do zarządzania członkostwem. Pierwszym z nich jest właśnie membership query, wysyłane na all hosts z TTL-em równym 1. I co jest też istotne, w danym segmencie sieci jest tylko jeden router, który obsługuje jakby te wiadomości, tak? Czyli nie wszystkie routery zajmują się tym, że wysyłają odpowiedzi na zapytania do poszczególnych grup, tylko wybierają sobie jednego z nich. I taki proces powtarza się cyklicznie. Zależnie od platformy, na której jest IGMP zaimplementowane, to są rzędy 60-120 sekund. Dla zwykłego iOS-a jest to 60 sekund, dla NXOS-a na przykład jest to 125 sekund, tak? A ten interwał możemy sobie konfigurować też w przedziałach zależnych od platformy, ale mniej więcej od 1 sekundy do bodajże 18 tysięcy sekund. Drugim typem wiadomości IGMP jest membership report, który służy do tego, żeby host dał znać routerowi, że chce przynależeć do danej grupy. Jest on wysyłany w dwóch przypadkach, jako odpowiedź na membership query i wysyła to jeden host, jak powiedziałem, reszta wstrzymuje się z odpowiedzią. I w drugim przypadku jest tak zwany unsolicited report, który jest wysyłany przez hosta wtedy, kiedy on chce się pierwszy raz dołączyć do tej grupy. IGMP w wersji pierwszej nie definiuje mechanizmu opuszczenia grupy. Znaczy nie ma wiadomości, która jest wykorzystywana do wypisania się z grupy multicastowej. Dopiero wersja druga wprowadza coś takiego. W wersji pierwszej router używał mechanizmów opartych o timery. Po prostu jeżeli w
pewnym okresie czasu, domyślnie bodajże w 255 sekundach, nie usłyszał żadnego membership reportu i nie uzyskał odpowiedzi na membership query po wysłaniu, wtedy wygaszał tą grupę multicastową. Wersja druga wprowadziła dodatkowo mechanizm, który pozwala hostom na wypisanie się z grupy multicastowej i host po prostu wysyła komunikat leave, w którym jest wpisana grupa multicastowa, z której chce się wypisać, na adres all routers w danym segmencie LAN, czyli na 224.0.0.2. Router, jeżeli usłyszy takie wypisanie się z grupy danego hosta, wysyła group specific query na adres grupy, której to dotyczy. Jeżeli w ciągu około 3 sekund nie uzyska kolejnego raportu IGMP membership, to wygasza tą grupę w danym segmencie sieciowym. Mamy zatem kolejne dwie wiadomości, czyli wiadomości group specific query, która jest wysyłana dla danej grupy przez router, aby upewnić się, że nie ma już więcej subskrybentów danej grupy na danym segmencie LAN-owskim. No i wiadomość leave group, którą host wysyła, kiedy opuszcza grupę. Jak wspomniałem, w danym segmencie LAN, jeżeli mamy więcej niż jeden router, i to jest znowu mechanizm, który wprowadziło IGMP w wersji drugiej, mamy mechanizm wyboru routera, który obsługuje zapytania, czy obsługuje zapytania i obsługuje zarządzanie członkostwem w grupach multicastowych. Początkowo oczywiście wszystkie routery wysyłają takie zapytania. Słuchając tych zapytań i widząc, jakie źródła w tych pakietach się pojawiają, router z najniższym adresem IP jest wybierany jako taki designated querier w danym segmencie LAN i następnie tylko on wysyła zapytania o członkostwo do grup dla hostów. Oczywiście, jeżeli takie zapytania nie będą słyszane na danym segmencie LAN przez pewien określony czas, znowu wszystkie routery zaczynają wysyłać i znowu powtarza się ten proces wyboru. Z punktu widzenia linii poleceń dla iOS-a wygląda to tak, że jeżeli wyświetlimy sobie IP-IGMP interface, to będzie tam informacja o tym, kto jest querierem czy querying routerem w danej chwili. Zatem wprowadza się, IGMP wersji drugiej wprowadza mechanizm wyboru routera w oparciu o najniższy adres IP i określa dodatkowo mechanizm timera, query interval response time, który określa interwał czasu, w którym spodziewa się odpowiedzi na membership queries. Jeżeli nie usłyszy w takim czasie odpowiedzi od żadnego z hostów, wtedy wygasza tą grupę na danym segmencie. Oczywiście IGMP V2 jest wstecznie kompatybilny z wersją pierwszą. RFC 3376 wprowadziło dość znaczącą modyfikację protokołu IGMP, IGMP w wersji trzeciej, dla której główną zmianą jest to, że host, zapisując się do danej grupy multicastowej, może określić nie tylko samą grupę, ale także źródło, zakres źródeł, czy maskę sieciową, czy podsieć, z której chce otrzymywać strumienie multicastowe. Oczywiście wymagało to jakby przebudowania wszystkich aplikacji korzystających z IGMP i wymagało to dodania pewnego kodu do OS-ów urządzeń sieciowych. Zatem przy dołączaniu się grupy, jeżeli urządzenie końcowe wysyła IGMP Membership Report w wersji trzeciej, może określić nie tylko adres grupy, ale może określić także, może określić także źródło, z którego chce otrzymywać strumień multicastowy. Czyli mamy jakby dwa typy, czy dwa sposoby zapisania się do grup, definiując zakres adresów źródłowych lub tego nie robiąc. Raport może zawierać, ale nie musi. I tylko te strumienie multicastowe są następnie subskrybowane do otrzymywania w danym segmencie LAN. Oczywiście otrzymanie subskrypcji dalej istnieje,
jest nieco zmodyfikowane w stosunku do wersji drugiej o tyle, że nie mamy mechanizmu wstrzymywania odpowiedzi na IGMP membership query. Czyli wszystkie hosty, które są subskrybentami danej grupy, danego źródła w LAN-ie, odpowiadają na zapytania routera. I przechodząc jakby ze świata IPv4 na świat IPv6, odpowiednikiem IGMP dla IPv6 jest Multicast Listener Discovery, który jest zbliżony w idei do IGMP, używa nieco innych mechanizmów. Komunikaty MLD są transportowane przez ICMP, nie jakby bezpośrednio przez IP. I co ważne, numeracja MLD nie odpowiada numeracji IGMP, czyli IGMP w wersji, czy MLD w wersji pierwszej odpowiada IGMP w wersji drugiej, MLD w wersji drugiej odpowiada IGMP w wersji trzeciej. I są tam podobne mechanizmy, o których mówiliśmy w przypadku IP wersji czwartej. Jeżeli popatrzymy teraz na sposób przełączania samego już ruchu multicastowego, zostawiając na razie na boku warstwę kontrolną w sieci LAN-owskiej, to typowy, dawniej używany przełącznik warstwy drugiej potraktuje ruch multicastowy tak jak ruch rozgłoszeniowy. Czyli otrzymując strumień multicastowy na określonym porcie, wyśle go na wszystkie porty, które z których go nie otrzymał, tak? Czyli robi taki typowy flooding. No jest to troszeczkę, czy bardzo znacząco nieoptymalne, szczególnie w przypadku dużych strumieni. W związku z tym musiały się pojawić pewne mechanizmy, które optymalizują tą dystrybucję. No, jednym z pomysłów na taką optymalizację jest oczywiście statyczne definiowanie portów, na które będziemy transmitować dane grupy multicastowe, no co niewątpliwie jest bardzo stabilnym mechanizmem, ale trochę uciążliwym z punktu widzenia administracyjnego. W związku z tym pojawiła się taka idea i pojawił się taki mechanizm, który nazywa się IGMP snooping i który w uproszczeniu polega na tym, że przełącznik słucha komunikacji IGMP pomiędzy routerami i hostami i w momencie, kiedy na danym porcie usłyszy IGMP membership report dla danej grupy, to wie, że na ten port należy wysyłać ruch kierowany do danej grupy multicastowej. Czyli IGMP snooping jest sposobem na podsłuchiwanie ruchu IGMP lub MLD, bo oczywiście jest odpowiednik pod tytułem MLD snooping i wysyłania ruchu multicastowego tylko i wyłącznie na te porty, na których są hosty, które są subskrybentami danej grupy multicastowej. Co zmienia IGMP w wersji trzeciej w procesie snoopingu, bo to jest dość istotne, on nieco upraszcza, czy nieco ogranicza wymagania nakładane na urządzenia LAN-owskie, dlatego że skoro raporty IGMP w wersji trzeciej wysyłane są do konkretnej grupy, przypomnę, że raporty membership reports w IGMP wersji drugiej były wysyłane na adres grupy, w IGMP wersji trzeciej membership raporty są wysyłane na określony adres multicastowy 2.4.0.0.22, no co powoduje, że przełącznik nie musi z tego ruchu wyławiać wszystkich grup, tylko może słuchać jednej określonej grupy. No i przez to możemy zmniejszyć nieco obciążenie IGMP snoopingiem. Konfiguracja IGMP snoopingu na przełącznikach jest dość prostym zadaniem. Trzeba to włączyć dla poszczególnego VLAN-u, ewentualnie można dodatkowo zdefiniować port prowadzący do routera multicastowego komendą IP snooping VLAN mRouter. I podobnie konfiguruje się MLD snooping, włączamy go po prostu na danym VLAN-ie lub globalnie dla przełącznika. Routery, ja nie będę mówił o samej konfiguracji IGMP za bardzo, bo ona jest związana jakby dość mocno z konfiguracją protokołów multicastowych. Natomiast warto też wiedzieć, szczególnie do celów testowych, że router iOS-owy może być też klientem grupy. Czyli możemy sobie statycznie dopiąć jakby grupę multicastową do danego interfejsu urządzenia. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy to zrobić albo statycznie, przez IGMP static group i adres grupy,
albo dynamicznie, kiedy robimy IGMP join. Różnica między tymi dwoma poleceniami jest taka, że w przypadku IP IGMP static group nie wysyłamy aktywnie nic na danym interfejsie, tylko dodajemy wpis w tablicy mRoute, podczas gdy ta komenda powoduje, że router udaje klienta, tak? Czyli wysyła także IGMP membership report na dany segment LAN. Czyli może być takim aktywnym klientem strumienia multicastowego. Nieco specyficzną formą dystrybucji multicastów w sieciach Ethernet jest dystrybucja w sieciach bezprzewodowych, w sieciach 802.11. Dla przypomnienia, typowa nowoczesna architektura sieci bezprzewodowych, sieci 802.11, wygląda tak, że punkt dostępowy staje się tylko pewnym rodzajem wyniesionego radia, natomiast cała warstwa kontrolna związana z dystrybucją ruchu, autoryzacją i wszelkimi innymi takimi nie do końca w czasie rzeczywistym obsługiwanymi procesami jest przenoszona na kontroler sieci bezprzewodowej. No, powoduje to w przypadku akurat tematu, o którym mówimy, czyli dystrybucji ruchu multicastowego, że mamy dwa smaki tej dystrybucji. Z jednej strony dystrybuujemy ruch w części kablowej między kontrolerem a punktem dostępowym, no i drugi smak to jest dystrybucja już w powietrzu, gdzie wysyłamy ten multicast do jego odbiorców zaasocjowanych do danego punktu dostępowego. Jeżeli popatrzymy sobie na optymalizację czy sposoby optymalizacji przełączania ruchu multicast w sieci kablowej, czyli między kontrolerem a punktem dostępowym, to kontrolery Cisco umożliwiają konfigurację dwóch sposobów dystrybucji ruchu multicastowego. Jeden jest to tak zwany unicast mode, druga jest to multicast mode. Różnią się tym, że w przypadku unicast mode pakiet multicastowy, który wchodzi do kontrolera, jest replikowany na jego poziomie i następnie unicastowym kapłapem, unicastowymi mechanizmami jest wysyłany do każdego z punktów dostępowych. Jest to w miarę dobry mechanizm, jeżeli nie mamy sieci, która obsługuje multicast pomiędzy kontrolerem a punktami dostępowymi lub jeżeli na przykład punkty dostępowe są załączami WAN-owskimi. Dlatego, że wtedy zależnie od tego, czy mamy tutaj subskrybentów, to ten ruch do tego apka w ogóle może nie trafić. Tak? Jeżeli tutaj nie ma hosta, który wyśle IGMP Membership Report, to kontroler w ogóle nie wyśle tego ruchu do punktu dostępowego. Nieco inaczej jest w przypadku drugiego mechanizmu, czyli multicast mode, gdzie zamiast używać unicastowych tuneli kapłapowych, używamy jednej grupy multicastowej, w ramach której wysyłamy multicasty do poszczególnych punktów dostępowych. Zaletą tego jest to, że jeżeli tutaj jeden pakiet wchodzi nam multicastowy, to wychodzi ich tyle, ile mamy apków, na których są odbiorcy, podczas gdy tutaj, jeżeli jeden pakiet wchodzi, to z kontrolera dalej wychodzi jeden pakiet i sieć zajmuje się rozdystrybuowaniem tego ruchu pomiędzy punkty dostępowe. Minus trybu multicast jest taki, że po pierwsze musimy mieć tutaj sieć, która obsługuje multicasty, a po drugie każdy ruch multicastowy trafia do każdego punktu dostępowego. Tak, używamy pojedynczej grupy multicastowej, która jest zewnętrznym opakowaniem dla ruchu multicastowego, który trafia do użytkowników, więc wszystkie grupy trafiają do wszystkich punktów dostępowych. Więc na przykład w przypadku środowisk rozproszonych, kiedy mamy punkty dostępowe za WAN-em, nie jest to często najlepsza metoda. Często lepiej skorzystać z unicast. Natomiast w przypadku sieci lokalnych ta metoda pozwala nam na optymalizację dystrybucji i replikacji ruchu multicastowego na drodze między kontrolerem a punktem dostępowym. Innym smakiem i innym wyzwaniem w dystrybucji ruchu multicastowego w sieciach 802.11 jest wysyłanie go już w powietrzu. Jest to o tyle problematyczne czasem, że natywnie multicast w sieciach Wi-Fi po pierwsze nie jest usługą gwarantowaną, po drugie nie zapewnia żadnej priorytetyzacji multicastu, bo multicasty zawsze są wysyłane
jako ruch tak zwany best effort. Po trzecie, jeżeli chodzi o szybkość dystrybucji multicast, multicast jest zawsze wysyłany z tak zwaną mandatory data rate. I to może być najniższa albo najwyższa mandatory data rate w konfiguracji każdego radia czy każdej grupy radiowej w sieciach bezprzewodowych określamy 3 tryby dla każdej z prędkości, którą obsługuje nasza sieć. To może być prędkość, która jest wyłączona, jej nie obsługujemy. To może być prędkość, która jest enabled, czyli ją obsługujemy. I to może być prędkość, która jest mandatory, czyli urządzenie, które asocjuje się do naszej sieci bezprzewodowej, musi obsługiwać tą prędkość. Typowo i domyślnie, może jeszcze nie, typowo i domyślnie, jako mandatory data rates w rozwiązaniach bezprzewodowych są ustawiane prędkości 1, 2 i 11 megabitów. Co powoduje, że zależnie od platformy, czy mamy zależnie od platformy i od wersji oprogramowania, multicast będzie wysyłany z prędkością 1 albo 11 megabitów na sekundę. Co powoduje, z prędkością warstwy fizycznej. A jak pewnie wiecie, w sieciach bezprzewodowych prędkość realna, jaką jesteśmy w stanie uzyskać, to jest mniej więcej połowa tej prędkości. W związku z tym jeden duży strumień multicastowy powoduje nam wyłączenie danego kanału z użytkowania, bo nic innego tam się już nie zmieści. Nakładając na to dodatkowo wymagania dla strumieniowania wideo, kiedy kodeki typu MPEG-2 są bardzo mało odporne na straty ramek, szczególnie ramek kluczowych, i kiedy strata pojedynczej ramki wpływa nam na dłuższy fragment ruchu, i dodatkowo nakładając na to, że dla sieci Wi-Fi typowy oczekiwany poziom strat pakietów to jest mniej więcej 1-2%, no widać, że te wymagania się są rozłączne. W związku z tym pojawiły się pomysły na to, w jaki sposób możemy zoptymalizować dystrybucję multicastu w sieciach bezprzewodowych. I takim pomysłem jest MC2UC, czyli konwersja multicastu do unicastu na warstwie radiowej. Jest to rozwiązanie transparentne dla klienta, dlatego że konwersję robimy tylko i wyłącznie na poziomie warstwy drugiej, czyli opakowujemy daną ramkę multicastową w warstwie trzeciej w nieco inną ramkę warstwy drugiej. Czyli zamiast ramki multicastowej opakujemy ją w ramkę unicastową i robimy to na poziomie punktu dostępowego. Oczywiście rozwiązania dostępowe obsługują też IGMP snooping i wysyłają ten ruch tylko i wyłącznie do zainteresowanych klientów. Efekt jest taki, że zamiast używać prędkości typu 11 megabitów, używamy prędkości, na których asocjują się nasi klienci. Czyli mogą to być prędkości w przypadku 802.11n rzędu 130 megabitów, tak, więc dziesięciokrotnie wyższe. To powoduje, że pomimo, że robimy konwersję do unicastu na poziomie radia, to mimo wszystko efekt tego jest znacznie lepszy. To znaczy, a możemy w stanie wpakować tam większe strumienie wideo, b jesteśmy w stanie priorytetyzować strumienie tak samo jak ruch unicastowy. C, mamy do dyspozycji mechanizmy typu RRC, Resource Reservation Control, który zapewnia nam możliwość priorytetyzacji poszczególnych strumieni, czyli w cudzysłowie przemówienie prezesa będzie miało wyższy priorytet niż jakiś tam strumień związany z kanałem telewizyjnym i będzie mogło wywłaszczyć go, zależnie od skonfigurowania, lub możemy się zdecydować na obniżenie priorytetu tych pozostałych strumieni na poziomie radia. Czyli priorytetyzowane wideo będzie szło nam w klasie Platinum z wysokim user priority, a pozostałe strumienie, na których nam tak bardzo nie zależy, będą miały ograniczony priorytet do klasy best effort. Oczywiście z punktu widzenia skalowania ten mechanizm jest ograniczony, bo im więcej tych klientów, tym siłą rzeczy będziemy musieli wypluwać więcej strumieni unicastowych w powietrze,
Natomiast biorąc pod uwagę naturę ruchu multikastowego, gdzie rzadko zdarza się tak, że dany klient ogląda więcej niż jedną grupę multikastową na raz, to aż tak strasznie dużo nie będziemy tracić. Dla zwrócenia uwagi, ta funkcjonalność marketingowa nazywa się w rozwiązaniu Cisco Video Stream. Dobrze, kończąc zatem tą część związaną z dystrybucją w warstwie drugiej, z przełączaniem ruchu na poziomie sieci LAN, zacznijmy troszeczkę już rozmawiać o warstwie trzeciej i o tym, jak ruch multicast jest dystrybuowany. Chyba się pojawiło pytanie, czy mogę poprosić o mikrofon? Tam z tyłu. Halo, halo. Cześć. Witaj. Pytanie odnośnie przetwarzania ramek w LAN-ie multicastowych, tak? Powiedziałeś, że Switch traktuje go jak każdą inną ramkę na początku. Jeżeli ma GMP snooping, to słucha sobie transakcji, tak? Czyli ogólnie sama ramka jest przez CPU przetwarzana, tak? Każda jedna. To zależy, ulubiona inżynierska odpowiedź, to zależy od konstrukcji switcha, tak? Jeżeli ASIC-i, które służą do budowy, czyli układy scalone, które są używane do budowy przełączników, obsługują IGMP snooping, to jest to załatwiane na warstwie sprzętowej. Czyli IGMP snooping, dystrybucja multicastu jest robiona na poziomie ASIC-a. Samo powielanie pakietu może być robione na poziomie ASIC-a, tak? Tak. Zarówno IGMP snooping, czyli warstwa kontrolna, może być robiona na poziomie ASIC-a, jak i warstwa związana z dystrybucją, replikacją multicastów też może być robiona na poziomie ASIC-a. I w zasadzie wszystkie przełączniki Cisco Catalyst, tam od 2900 w górę, tak to robią. Okej. Okay. I drugie pytanie. Zwykle tego typu ramki są dość spore. Jeżeli mamy taki prawdziwy ruch, to są ramki... Jeżeli mówimy o wideo, to wideo, tak? No, nikt tego chyba w radio tam... Radio nie musi być wysyłane po multicaście. Pytanie teraz, czy te ASIC-i też są w stanie ten ruch jakby sfragmentować, przetworzyć i potem znowu pofragmentować? Tak. Tak, tak. Dobra. Zasadniczo, co do reguły, oczywiście są wyjątki, niemalże wszystkie funkcjonalności związane z data plane'em, z obsługą ruchu w przełącznikach Cisco są robione w warstwie sprzętowej, tak, są robione na ASIC-ach. Czyli 100 megabitów, załóżmy, multicastu nie powinno nam nic na CPU zrobić, jeżeli nie. Tam... Okej, okay, dziękuję. Proszę bardzo. Oczywiście są od tego wyjątki, jeżeli ruch multicast będzie na przykład miał opcje jakieś ustawione, jeżeli będzie w jakiś dziwny sposób pofragmentowany, no wtedy on może trafić do CPU i wtedy będziemy mieli ograniczenia wydajnościowe. Natomiast przy takich typowych zastosowaniach można przyjąć, że niemalże dowolna ilość ruchu przez nasz przełącznik powinna przejść, bo jest to robione sprzętowo. Ok, wracając zatem do głównego wątku prezentacji. Teraz chciałem opowiadać trochę o tym, w jaki sposób tak bardzo wysokopoziomowo, nie dotykając na razie sposobu, w jaki sposób budowane są drzewa multicastowe, opowiedzieć o dwóch mechanizmach, które są odpowiedzialne za dystrybucję ruchu w sieciach L3, czyli o RPF i o budowie drzew dystrybucyjnych. Jeżeli popatrzymy na jakby ideę ruchu multicastowego z powrotem, jest to nieco przeciwieństwo ruchu unicastowego. W ruchu unicastowym ruch routing opiera się na tym, że mamy adres docelowy i chcemy go wysłać do konkretnego odbiorcy. On idzie konkretną ścieżką. W przypadku ruchu multicastowego mamy nieco odwróconą sytuację, bo wiemy, kto wysyła ten ruch i jesteśmy w stanie go śledzić, natomiast nie do końca wiemy, gdzie on trafia, tak? Nie mamy listy wszystkich odbiorców, tylko raczej listy interfejsów wyjściowych. Czyli routing multicastowy zajmuje się bardziej zagadnieniem, skąd pakiet przychodzi, niż dokąd idzie, chociaż nie tylko. Przekazywanie oczywiście odbywa się dalej hop by hop, tak jak w przypadku routingu unicastowego, natomiast tablica routingu wskazuje listę interfejsów wyjściowych i listę następnych hopów po drugiej stronie.
Przekazywanie ruchu jest zorientowane połączeniowo, w tym sensie, że odbiorcy, żeby otrzymywać ruch, muszą podłączyć się do grupy multicastowej, wykorzystując IGMP na poziomie swojego segmentu lokalnego, a później router w górę sieci używa innych mechanizmów, o których będzie mówił Łukasz w następnym slocie, aby dostarczyć ten ruch. I pojawia się tutaj taki mechanizm, który się nazywa RPF, który jest wam pewnie znany jako mechanizm, jako odmiana czy następnik zastosowany czy zaaplikowany do ruchu unicastowego, jako unicast RPF, który jest mechanizmem bezpieczeństwa i weryfikacji źródła. I ten mechanizm właśnie wziął się z, czy został zaadoptowany z ruchu multicastowego, w którym ten mechanizm jest wykorzystywany do weryfikacji pochodzenia ruchu multicastowego, czy weryfikacji zgodności interfejsu wejściowego z jego źródłem. Jest to mechanizm, który w skrócie zapobiega powstawaniu pętli i zapobiega krążeniu tego ruchu w naszej sieci. Czyli w przypadku ruchu multicastowego, jeżeli ruch czy dany strumień wchodzi nam danym interfejsem, jeżeli router dokonuje sprawdzenia, tak zwanego RPF checka, czy źródło tego ruchu jest dostępne przez dany interfejs. W przeciwnym przypadku ten ruch jest odrzucany. Przeliczenie RPF jest oparte o adres źródłowy i wykorzystuje tablicę routingu unicastowego. Czyli w momencie, kiedy ta paczka przychodzi, router zagląda do tablicy routingu unicastowego, czy dany unicastowy adres źródła jest dostępny przez dany interfejs. No i też określa oczywiście, w którą stronę wysyłać później komunikaty kontrolne dla protokołów routingu multicastowego. Przeliczenie RPF-a jest oparte o najlepszą ścieżkę, jeszcze raz pochodzącą z tablicy routingu unicastowego, czyli w momencie, kiedy ten strumień idzie tą ścieżką, to będziemy to weryfikować, może ja jeszcze raz puszczę animację, to będziemy to weryfikować po tej ścieżce routingu unicastowego. Jeżeli odbiorcą jest R2, to ten ruch dojdzie do R2, natomiast router E, który mamy tutaj, jeżeli dostanie strumień multicastowy tą drogą, to go odrzuci ze względu na to, że dla niego najlepsza ścieżka do źródła, czyli do 10.1.1.1, biegnie przez router B i A. I jakby to, czy patrząc jeszcze raz na ten obrazek, tworzy nam pewne drzewo dystrybucyjne, tak? Drzewo dystrybucyjne, które ma pewien korzeń, tak to nazwijmy, w postaci źródła multicastowego, no i pewne liście w postaci odbiorców strumienia multicastowego. I drzewa dystrybucji informacji multicastowych czy ruchu multicastowego mogą mieć kilka form. Najprostsza jest to drzewo najkrótszej ścieżki lub drzewo źródłowe, używające notacji SG, czyli source group, czyli drzewo określające sposób dystrybucji sygnału czy strumienia, konkretnego strumienia multicastowego, konkretnego strumienia, który ma konkretne źródło i który ma konkretny cel. Czyli w przypadku takiej sieci, którą mamy tutaj jako przykład, jeżeli mamy źródło 1 i dwóch odbiorców danego strumienia multicastowego, no to to drzewo zbuduje nam się w ten sposób, tak? Najkrótsza ścieżka od źródła do każdego z odbiorców, no i drugie źródło zbudowałoby nam, przepraszam, drugie źródło zbudowałoby nam innego typu drzewo, znowu najkrótsze od danego źródła do odbiorcy. Jako przepraszam was na chwilę, bo zaraz mi się skończy prąd, już teraz będzie lepiej. Drugi typ drzewa multicastowego jest to drzewo współdzielone. Czasem, jeżeli mamy dużą strukturę z dużą ilością źródeł i dużą ilością odbiorców, tworzenie drzew źródłowych, czy drzew najkrótszej ścieżki, jest nieoptymalne ze względu na to, że są one dość zajmujące dla routerów, tak? Dlatego, że każde z drzew musi być oddzielnie utrzymywane na wszystkich routerach.
Natomiast i też budowa tego drzewa trochę trwa. W momencie, kiedy dane źródło dołączy się nam do drzewa multicastowego, no to musimy je niemalże od nowa przebudować. Dlatego powstała idea drzew współdzielonych, które notujemy nieco inaczej, czyli jako wszystkie źródła do danej grupy i które wprowadzają też pojęcie tak zwanego rendezvous pointa, czyli pewnego węzła, który skupia na sobie wszystkie grupy i który wiąże ze sobą wszystkie drzewa. Czyli od tego punktu budujemy zarówno stronę związaną z pniem i korzeniami, czyli ścieżkami do źródeł, jak i tą część związaną z liśćmi i gałęziami, czyli ścieżki do odbiorców ruchu multicastowego. Czyli takie drzewo współdzielone biegnie zawsze od RP do odbiorców i jest zbudowane też w drugą stronę do źródeł. Czyli ruch multicastowy, który przepływa drzewem współdzielonym, zawsze przechodzi przez RP. Jak później się dowiecie, oba te drzewa mają de facto zastosowanie dla budowy warstwy kontrolnej, dla budowy ścieżek dystrybucyjnych dla ruchu multicastowego. Dlatego, że drzewa współdzielone są dobre i mogą być stworzone jakby a priori dla danych źródeł i dla danych odbiorców. Natomiast oczywiście efektywniejszym mechanizmem z punktu widzenia sieciowego zajmującym mniej pasma jest budowa drzewa source group i większość protokołów routingu, tych bardziej zaawansowanych, wykorzystuje to drzewo współdzielone jako jakby stan wyjściowy i później buduje dla każdego źródła i dla każdego odbiorcy drzewa najkrótszej ścieżki. Czyli jak wspominałem, przy drzewie współdzielonym źródło także kieruje swój ruch najpierw do rendezvous pointa i później dopiero ten ruch rozpływa się do odbiorców. No i te drzewa oczywiście mają swoje określone charakterystyki. Drzewa źródłowe mają większą zajętość pamięciową, dlatego że muszą dla każdego źródła trzymać to drzewo oddzielnie i utrzymywać to drzewo, podczas gdy drzewa współdzielone zajmują mniej pamięci, ale kosztem optymalności tych tras, które wykorzystują. Jak te drzewa będą tworzone? Jak wygląda proces tworzenia drzewa multicastowego? To już jest temat dla Łukasza i on zajmie się opowiadaniem wam o tym, jak działa PIM. Z mojej strony to już w zasadzie wszystko. Została nam jeszcze chwila na pytania, jeżeli się jakieś pojawiają. Nie widzę rąk. Zatem w takim razie mamy troszkę dłuższą przerwę i zapraszamy wszystkich na następny slot, który będzie miał miejsce o godzinie 15.30 dokładnie. 15.30. Bardzo dziękujemy za cały wykład.